Czas go złożyć po raz pierwszy. Ja się strasznie boję. To jest sprzęt za 9000. Witaj w kolejnym odcinku. A co my tu mamy? Czyli standardowo coś tu wspólnie rozpakowujemy, a później możesz to wygrać. Dzisiaj rozpakujemy sprzęt, na który długo czekałem, a będzie nim rozkładany albo składany telefon. Już wiecie, co to będzie. Galaxy Fold, którego widzicie na torebce, którą otrzymałem razem z zamówionym telefonem, zamówionym za własne pieniądze. Mamy czasami sponsorowane odcinki, dzięki czemu możemy sobie zaszaleć i kupić coś tak, no, można powiedzieć, ekskluzywnego albo taką fanaberię. Zobaczymy, jak to ocenicie po odcinku. Nie można go było zamówić kurierem, trzeba było odebrać go samemu w salonie, dlatego że obsługa sklepu firmowego robiła małe szkolenie na egzemplarzu pokazowym, pokazywała, na co zwrócić uwagę, jak o niego dbać, no bo jest to dosyć krucha rzecz, zresztą zaraz się przekonamy. No i sporo osób ostatnio mówiło mi, że miał być przecież iPhone, o Jezu, jaki brudny, iPhone 11 Pro Max. Chyba dobrze powiedziałem, jak się nazywa, a zrezygnowałem z materiału z Apple, bo no, jest to telefon nudny. Mało co wnosi, jest trochę lepszy ekran, lepsze głośniki, no i przede wszystkim lepszy aparat, który wygląda śmiesznie. Już na AliExpress można kupić nakładki, które imitują nowe aparaty iPhone'a. Oczywiście trzeci aparat jest atrapą. No i nagrałbym materiał, w którym zrobiłbym kilka zdjęć, nagrał kilka filmów, powiedział jest lepiej i tyle. A tutaj mamy sprzęt, który, no myślę, że zaciekawi wielu z was. No to czas wyjąć pierwszą rzecz, a będzie to list, który jest dosyć długi, dlatego będę go czytał, a przy okazji rozpakowywał Folda. Drogi użytkowniku Galaxy Fold, dziękujemy, że wybrałeś Galaxy Fold i serdecznie witamy cię w rodzinie użytkowników serii Galaxy. Jesteś jedną z pierwszych osób, które mają szansę doświadczyć jedynej w swojej rodzaju technologii. Nie możemy się doczekać, by poznać twoją opinię. Galaxy Fold redefiniuje podejście do ekranów w smartfonach, które dzięki nowym materiałom i technologiom możemy teraz swobodnie złożyć. Dziękujemy, że jesteś dla nas inspiracją do ciągłego doskonalenia i wprowadzania kolejnych innowacji, które czynią życie prostszym, wygodniejszym i milszym. Jesteśmy przekonani, że pokochasz Galaxy Fold. Z poważaniem, DJ Koch, President and CEO IT and Mobile Communications Samsung Electronics. To jest naprawdę napisane DJ. No ale dobra, czas go otworzyć, pudełko jak pudełko, wszystko na bok. Tu mamy pudełko wewnętrzne, w nim jest Galaxy, no to czas go zobaczyć. No i to jest telefon, słuchajcie. Czy tu cokolwiek jeszcze widać? Oto ten sprzęt. Na razie w kształcie tabletu, czyli po rozłożeniu. Myślałem, że w ogóle będzie zapakowany, złożony, ale już tutaj pokazuje swoją wielkość. To zanim go złożymy, szybko zobaczymy, co jest w pudełku. Ładne pudełko w ogóle. O jakcie, co my tu mamy? Gwarancja roczna, mało. Mamy ładowarkę, mamy przejściówkę z USB-C na zwykłe USB. Są słuchawki, ja nawet nie wiedziałem, że dadzą tu słuchawki. No dobra, tu już się poczułem jak użytkownik sprzętu premium. Dostaliśmy słuchawki, które swoje kosztują, kilka stówek. Za to jednak dziękujemy, odkładamy na bok, bo teraz czas na najważniejszą rzecz. No, Galaxy Fold, odkleję folię, uwielbiam to uczucie. Tutaj folii jest znacznie więcej niż we wszystkich telefonach, jakie rozpakowywałem. O, wow, okej, okay, to było zrobione w ten sposób. Nie było pokazane, jak wygląda ten ekran. Jezu, no to jest cudo inżynierii. Niepraktyczne moim zdaniem cudo inżynierii, ale no coś pięknego. No to jest tak piękny ekran. Tutaj miejsce, w której ekran się składa. Mam nadzieję, że pod jakimś kątem, chyba takim, będzie to widać. Jeszcze spróbuję tutaj to pokazać. No. Dla mnie jako użytkownika nie jest to tak bardzo widoczne. No to czas go złożyć po raz pierwszy. Ja się strasznie boję, to jest sprzęt za 9000. Najdroższy. Okej, okay. Przyjemniutko, ale się palcuje. Ja już widać pierwszy minus. Patrzcie, ile tu jest wypalcowanego ekranu przedniego, bo tu jest ekran. Ale się palcuje, patrzcie, to jest całe opalcowane. A to było ile? Kilka sekund korzystania. Tutaj jeszcze jako tako, ale plecy całe brudne. Jakoś mam taką przyjemność składania i rozkładania tego telefonu. Całkiem przyjemne, fajnie to chodzi. Jak widać, telefon sam pomaga go rozłożyć. Spróbuję jedną ręką, tak. Jest tak jakby taki ruch odpychający
dwie części telefonu. Widzicie, nie wkładam w to energii. Rozkładanie tego telefonu jedną ręką to dosyć ekstremalny sport, bo jeżeli to raz upadnie, to rasa porządnie i przestanie działać. Dobrze, spróbujmy to włączyć. Op. Włączył się. Galaxy Fold. I zobaczymy, czy jak tak zrobię. Jest. Ale się wypalcowałeś. Daliście ściereczkę? Już tak o wszystkim pomyśleliście. Ach, tak, zapomniałem. Pan w sklepie mówił, że będzie też etui, które... No tak, szczerze powiedziawszy, dziwnie wygląda i trzeba je przykleić, dlatego ja tego nie będę robił. Zrobi to ktoś z was, jak wygra ten sprzęt. Nie daliście ściereczki, serio. Tyle tu powkładaliście rzeczy i nie ma ściereczki. To ja pójdę po swoją, no bo bez ściereczki to tu się nie obejdzie. Przy okazji, gdy ustawiam ochronę telefonu, jest odcisk palca. Czytnik jest usytuowany w tym miejscu, czyli w takim miejscu, który nawet przy zamknięciu będzie możliwość z niego korzystania. O, tu nie możemy ustawiać telefonu na ekranie głównym. Czytnik jest tutaj, więc użyjmy go, zobaczmy. Dobra. Będzie to kciuk. Witamy w Galaxy Fold. Od małego do dużego ekranu, jak widzicie, możemy coś... No zresztą zaraz to pokażę. I oto nasz Galaxy w pełnej okazałości jest już ustawiony. Jest ciężko go trzymać, dlatego pozwólcie, że go złożę. I teraz pojawia się ekran z przodu, który się palcuje. Dla tych, którzy kochają cyferki, tu macie specyfikację, gdy Fold jest złożony. A teraz czas na jego specyfikację, gdy jest rozłożony. No to jeszcze takie szybkie porównanie z iPhone'em. Jak widzicie przy rozłożeniu, tak to wygląda. To tu jest bardziej poręczny. No oczywiście iPhone przy złożeniu. Samsung wygląda jak telefon sprzed kilkunastu lat, ale staje się grubszy. No, jak dwa iPhone'y. Jeżeli chodzi o trzymanie je w kieszeni, to przy obu jest to bardzo niewygodne. Mamy ekran przedni, który oczywiście jest o wiele mniejszy, ale z niego bez problemu możemy korzystać. Odblokujemy go odciskiem palca i przejdźmy może do sklepu Google, nie, do aparatu. Tak, zróbmy jakieś zdjęcie. Zrobię wam zdjęcie, uśmiechnijcie się. To wasze zdjęcie, które oczywiście możemy obejrzeć w całej okazałości, przechodząc tutaj. No i powiedzmy, że chcemy pojechać do Krakowa. Wyznaczamy trasę, no ale jednak mało co tu widzimy, dlatego otwieramy telefon i mamy całą mapę na dużym ekranie. No i taki motyw, nie powiem, bardzo mi się podoba, tylko boję się, że to otwieranie i zamykanie, jeżeli chodzi o Galaxy Folda, długo nie wytrzyma, bo pierwsze egzemplarze, które wysłano recenzentom, bardzo się psuły. No i teraz zapytałem, ile wytrzyma ekran, gdy go będziemy ciągle składać i otwierać? No i dostałem informację. Około 100 takich ruchów dziennie przez 5 lat. 100 ruchów dziennie przez 5 lat. Czy to dużo? No to musicie odpowiedzieć sobie sami. 9000. To coś kosztuje 9000. Słuchajcie, już wyczerpuję ten limit. Niedługo przekroczę 100 otwarć na dobę. Nie no, na razie wszystko działa. Myślę, że no jest to trochę taki eksperyment. Decydując się na ten telefon, bierzemy udział w takim globalnym eksperymencie. Oczywiście taki ekran możemy dzielić na różne powierzchnie robocze. Tu sobie puścimy YouTube'a. Niech to będzie poszukiwacz. Pierwszy z brzegu. A tutaj przeglądarka. Możemy dalej buszować w internecie. Tu też nam się włączył YouTube. O, no dobra, niech będzie. Wybieramy. Albo a co my tu mamy? Albo poszukiwacz. Ten potrafi wciągnąć. Boże. Ładny dźwięk, to trzeba przyznać, ładny dźwięk. Dwa głośniki po dwóch stronach, jeden tutaj, jeden tutaj. Witaj w kolejnym odcinku, a co my tu ładnie mamy? Czyli standardowo coś tu wspólnie rozpakowujemy. Oglądając filmy na Foldzie, czuję się jak na iPhone'ie, a to wszystko przez wcięcie na aparaty, które jest takie wielkie i toporne, to trochę psuje cały efekt. Jeżeli ktoś dobrze przeczytał specyfikację, którą wypisałem, to zauważył, że Fold posiada trzy aparaty. Pierwszy do selfie, gdy telefon jest złożony, drugi do selfie, gdy go rozłożymy, no i trzeci oczywiście z tyłu. Trzy obiektywy, w tym jeden szerokokątny, czyli Fold, jeżeli chodzi o fotografię, nie odstaje od wszystkich topowych smartfonów w tym roku, ale odstaje tym ekranem. Przejdźmy do zawiasu, o który trzeba szczególnie dbać.
Jest to wrażliwa część telefonu. Jeżeli wpadnie nam tam pył albo jakiś okruszek, no to cały sprzęt zacznie nam skrzypieć. Możliwe, że się zaraz popsuje, nie będzie chciał się otworzyć. Dlatego, no, jeżeli idziecie na plażę albo na pustynię, w góry, to nie wiem, zabierzcie jakiś stary telefon, nie zabierajcie folda. No bo oczywiście, jeżeli tutaj dostają się jakieś okruszki, zamkniemy go, no to na pewno nam się porysuje. Jeżeli chodzi o wrażenia ogólne, to czuję się jak w latach 90. Pamiętam, jak mój kolega przyniósł do szkoły telefon taty. Nokia, nie pamiętam dokładnie jaki model, który po rozłożeniu pokazywał nam wielką klawiaturę i ekran. Można było na nim szybko odpisać na SMS-a lub maila, taki telefon biznesowy. I od razu skojarzyło mi się z foldem. Pomyślałem, tu też pewnie da się podzielić ekran, aby tu była klawiatura, tu ekran, na którym wszystko się wyświetla. A takiej opcji nie ma. Nie wiem, dlaczego tego nie dodali. Trochę zmarnowali potencjał. Nie no, dałoby radę to zrobić, tylko on jest niewyważony. Wtedy by nam się tak przekręcał, jakbyśmy przestali pisać. Całkiem fajnie działa dzielenie ekranu. Mamy tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć aplikacji. Można, jak dobrze pamiętam, uruchomić 7. No ale pisanie to już w ogóle czysta przyjemność. Pisze się fajnie. Lepiej niż na jakimkolwiek telefonie. Trzeba się troszkę przyzwyczaić, ale pisze się bardzo, bardzo przyjemnie. Naprawdę rzadko gram na telefonie, ale na tym ekranie gra się przyjemnie. Zaraz zobaczymy w ogóle, czy jeżeli złożymy go, czy nasza gra dalej będzie odpalona. Okej, trzeba uruchomić ją ponownie, ponieważ aplikacja nie obsługuje zmiany rozmiaru podczas działania. Czyli jeżeli już tą grę włączymy na dużym ekranie, to dalej musimy z niej korzystać na dużym. Po złożeniu nie będzie to działać. I powiem wam, że w trakcie korzystania, gdy cokolwiek jest wyświetlone na ekranie, nie widać tego zgrubienia, o którym mówiłem na początku. Nie jest to też telefon wodoodporny, co podkreślił pan z salonu Samsunga, dlatego też wyjście nad wodę, na basen, no, odpada. Dlatego też nie wiem, gdzie można zabrać telefon warty 9000, aby nic się z nim nie stało. Nie możemy go dać dziecku, aby się bawił, no bo jeżeli dziecko przekręci go w drugą stronę, a myślę, że jeżeli użyłbym całej swojej siły, to zrobiłbym to bez problemu. Dziecko chyba też. Tym bardziej jakby zrobiło tak. Lepiej nie używać go w kuchni, bo jeżeli wpadnie nam cokolwiek w zawias albo wyleje się na niego mleko, to może nam się popsuć. Jeżeli ktoś go będzie używał w łóżku i zaśnie z otwartym, jakoś dziwnie go zgniecie, też go może popsuć. Dlatego miejsca dla niego nie widzę. Ale mimo tych wszystkich wad, piekielnie mi się podoba. Nawet opalcowany, to jest przyszłość. Mały telefon, który po rozłożeniu daje nam tablet. Technologia przyszłości, z którą obcować będzie mógł ktoś z was, bo oczywiście standardowo ten sprzęt jest do wygrania. A co trzeba zrobić? To zasubskrybować mój kanał, pamiętaj też o dzwonku, aby nie przegapić kolejnego odcinka. Zostaw też lajka, możesz też zasubskrybować mój kanał Główny Poszukiwacz, będę za to też mocno wdzięczny. No i najważniejsze, w komentarzu napisz, co takiego, jaka cecha, jaka funkcja Galaxy Fold podoba ci się najbardziej. Za tydzień wybiorę jedną osobę, która otrzyma sprzęt przyszłości dla siebie. A mikrofon, który pokazuje emocje, wygrywa Raczkowski. Gratuluję, odezwij się do mnie na Facebooku, a co my tu mamy? Was też tam wszystkich zapraszam. Na tym kanale widzimy się w środę, a jutro w poszukiwaczu tam filmy, które podbijają internet. Po raz kolejny tam też zapraszam. A teraz idę składać i rozkładać ten nieziemski telefon. Patrz na mnie.